Witam. W dniu dzisiejszym chciałbym Wam przedstawić Virtua, firmę Tivoli. Jest to francuska firma zajmująca się produkcją m.in. wierteł do wiertarek udarowych. Każdy z Was zapewne przy urządzeniu domu będzie musiał wywiercić parę dziur na chociażby wsporniki, wkręty. Do tego przydatna jest oczywiście dobra wiertarka, jak również przydają się dobre wiertła. Co jeżeli musimy wiercić w żelbecie, w bardzo twardym materiale, wtedy standardowe wiertła nie dają rady. Z pomocą przychodzą wiertła specjalnie przygotowane do wiercenia w takim materiale. Tutaj mamy dwa wiertła o średnicy 6 i 8 mm. Jest to szóstka i ósemka popularna, klasa HM+. Tutaj producent określa jako, nie wiem czy to będzie widać, Extra Long Life, z końcówką zabezpieczoną jeszcze według autorskiej technologii HM+. Co więcej, o tych wiertłach można powiedzieć. Beton HM+, tak określa tą klasę producent. Żywotność razy 2, wierci bardzo twarde materiały, wibrobeton, granit, nawet marmur. Posiadając przyzwoitą czy dobrą wiertarkę, można przy pomocy takiego wiertła na pewno wiele wywiercić. Wiertło jest, jak widać, solidne, zapakowane w osobne opakowanie. Nie są to tanie wiertła, ponieważ cena takiego wiertła sięga około od 15 do 20 zł, więc nie są to wiertła z dolnej półki. Jeżeli ktoś natomiast musi na przykład wywiercić w ścianie otwór albo podwieszany sufit w żelbetonie, to jest to jak najbardziej właściwy wybór. Tak jak powiedziałem, wiertła są francuskie. Nie wiem, czy to będzie widać. Producentem jest Tivoli S.A. Tutaj również jest ta sama informacja o betonie HM+, żywotność, wiercenie w bardzo twardych materiałach. Tak jak powiedziałem, dosyć ciekawa jeszcze informacja. Klasyfikacja producenta 4 gwiazdki, najwyższe wśród oferowanych przez niego sprzętów, zapewnia możliwość wiercenia w bardzo twardych materiałach typu żelbet i tym podobnych, czy nawet marmur. Dziękuję za uwagę.